Siemy zimki, to jest kolejny odcinek z Farmingu 2019 sezon 3 z PGR z sezonu pierwszego. No i co? Dzisiaj się tu otworzymy drzwi, no i właśnie dzisiaj tu ma taki pan przyjechać z nasionami, nawozami. Jeszcze to zobaczymy, co jest tu. Znaczy, bo już ogólnie, no, jest 13 i już tu powinien przyjechać, bo na 13 byli mówieni, że on tu jakoś tak przyjedzie w okolicach. Więc zobaczymy. No ale co, my tu na początek 30 się odpalimy. Tak. Będzie trzeba 8 przystawić. No bo ogólnie w workach, tam po te 50 kilo przywiezie mi i sąsiadowi i jeszcze tym Case'owi chyba. Ale to nie wiem, bo to chyba on nie zamawiał. W sensie on osobno, nie? Wiadomo, że to tak dużo więcej on tego potrzebuje. No i nie wiem, niby to ma by jakoś tam z jakichś tam agarmy to ma przyjechać, bo tu nie mają, ogólnie tu tylko maszyny i takie rzeczy. No to co, to nie wiem. No to jak z jakiegoś tam sklepu niby fajnego, z jakichś właśnie tej agarmy przyjechać. No nie wiadomo czym on to przyjedzie. Coś go nie ma, on już tu powinien być jakieś 10 minut temu. Nic tu nawet nie jedzie. Więc mi się udaje, że widzimy się to jakby po cięciu, aż ten ktoś przyjedzie, już tu będzie. No, na gospodarstwie, albo będzie blisko. No, to widzimy się po cięciu. No, więc ogólnie, no, co, godzina minęła, a chopa dalej nie ma. Więc wydam się tu do Case'a zadzwonić. Znaczy, nie wiem, czy dobra godzina podał, albo na przykład, no nie wiem. Albo coś tam się stanęło i nie przyjedzie na czas, albo w ogóle dzisiaj nie przyjedzie. Więc co i tam. Tu telefon, o. Cyk. Dzwoni. No halo! Halo, Case. Halo. No cześć. No, co się tam stało? No bo ten pan z zawozami miał przyjechać, nie? No i jakoś go nie ma już godzina, miał być godzina temu. Ty jak to się stało? Przecież kurde on miał przyjechać. Ja myślałem, że już żeście go tam rozładowali. No właśnie nie. Zadzwoni no i tam do niego, czy? No ta, no bo no. Ej, to odzwoń. To mogę się go spytam, co się stało, kurde. No bo. To mi odzwonisz tego szybko, no jak się dzwonisz i się spytasz, co się stanęło. No to. No to cześć. No. No to. Ej, co? No, sąsiadka, jeśli tam zadzwoni do jego ogólnie, czy to. No, czy to tam coś się nie stało, albo nie wiem, zapomniał, albo coś, no nie wiadomo. Więc co? Ogólnie właśnie w tych workach to będzie. No i tam miało być. No ile? No 20 właśnie worków nasion i nawozów. No nie wiem ile będzie. Ogólnie właśnie tutaj też belki trawy. No sąsiad mi dał 5. Za to, że mu tam pomogło je zwozić. To wiadomo, że tam do krajów potem by tam miał, bo ogólnie też do handlarza. Wiadomo. Więc no. Panie, jakiś żuk tu przyjechał. Halo. No, ej, panie, a to pan tu z nawozami, bo to miał jakiś man przyjechać, to niby z jakiejś tam profesjonalnej tej, a tu za żuk jakiś, no. Profesjonal to jest przecież sporo. No nie wiem, czy... Boże, żuk z jakąś przyczepką, no. No, ale panie, no, to... jest mój 20-letni. Tylko, że mam teraz nową przyczepę, dostałem od firmy. Znaczy od szefa. Ale to miało... Ej, ale to miało być w workach takich, wiesz, tak osobno takie, a... No to jest w workach, no, trzeba. No ale... tutaj tylko, że ogółem my dajemy, zapomnieliśmy panu przekazać, że my dajemy w... Na palecie ogółem. Otwieracie? Dobra, cyk. No. No, fajnie widać, cyk. To działo, nawet... Nie porozumiało chyba, mi się wydaje. No to taki żuk taki lepszy. Kurwa, żuk. Dbano żuka mam. Tyle lat go mam, to jest mój żuk. No. Kurwa, widy zapomniałem zgasić. Akumulator pójdzie. No a przyczepka jakoś tak nowsza, panie. A tutaj... Panie, a co to? Panie, chodź tu pan. Co? No panie, co to są za instalacje jakieś takie? AB jakieś takie, panie. A to ze Francji. Ze Francji to jest przyczepka sprowadzona. No ja nie wiem. Jeszcze raz nie zdążyłem zmienić, to jest drugi dzień z nim jeżdżę już. Panie, bo tu miał przyjechać jakiś man.
Jakieś profesjonalne te, a tu jakieś panie, nie wiem kto to był, jakieś panie. No, ona. Widzi pan, żuk profesjonalny, przyczepa profesjonalna, no co tu jeszcze więcej? No ale, mistrz Rylarz, ale no, wiesz, na takich tablicach, no to tak jakby panie, taka sprowadzona, ukojarzona, no ta przyczepa, no tego, no no. A przy panu dwa dni, ja już jeżdżę. No zobaczymy, aż policja złapie, to mandaci moje trzeba pewnie płacić. No. Bo nie ma czasu. Ale to tego. To ja tam idę zamienić do właśnie Dobra. Do sąsiada, żeby tu przyjechać. Ja tu szuka jadę. A tak, ja tu niedaleko miałem do takiego pana jeszcze panie? Podjechać. Panie! Pan tu. Ja miałem do takiego pana tu podjechać niedaleko. Tutaj, nie wiem, 2-3 domy. No to do sąsiada na pewno, bo on też zamówił. No, a tu pan może pokazać mi może? My rozładujemy się, to pan pojedzie ze mną. No. Bo ja nie wiem, gdzie tu jest. Bo ja tu jeszcze będę musiał dzisiaj jeden kurs jeszcze obrócić. No to chyba do sąsiada będziecie mieli przyjechać. No to będę wieczorem pewnie u niego. No, to i da się zrozumieć do tego. No, cyk. No halo, sąsiad. O halo, no. Znowu ej. Problemy, kurde. No właśnie, chłop tu przyjechał, no ale miał być to w wojakach, wiesz, tak dużym. No a on to na palecie przywiózł, bo nie było. O Boże, dobra, no, zaraz wsiadam w Renówę, wyłażę z garażu i jadę tam do was. No, dobra, to oczywiście. Kurna, no to, siema. O Boże, panie, gdzie mi ten, o. Panie, tu mi nie tego, bo tu Wistula, no. O, ale piękne oko, skuwała. No, zazimowano, panie, już tu wszystko, ty coś, bywaj, mącik, wszystko. Może pan odpali? A, nie wiem, bo tu jest, tu jest. Suita, cyk, tu trzeba wszystko je, benzyna je, cyk. Gdzie ja tego, o. I ta tu a taki... A tam uczalnie pan zapali, a czy tam? A, panie, to nie wiem, czy tu tak bezpiecznie. O. I pan włączy, uczalnie. O. Dobra, pan gasi, bo to już mówił od panu, że... No panie, no to... To nie jest bizon, no. No to budoga widzę. Zezimowany te? Stój ta, patrz panie, jakieś wyloty, kurwa, że takie sprzęty ma pan. Panie, ich widać nie waży, bo się... Dobra, idę, bo pan jeszcze powie, że coś ukradnę. No, cześć, cześć. O, cześć, Mrzej. Cześć, kurde, o, ty z żukiem przyjechał. Jo. Ile to lat już ma. Sąsiad, ja do ciebie to przyjechałem, ty gadałeś, że to jakiś profesjonal, Że to jakiś profesjonaliści, że to bo jakiś ja wszystko tam... zrobiłem. Muszę swoim żukiem teraz rozwodzić. Kurde. Skasowałem mana. Coś... O Jezu, no to właśnie kurde się zdziwiłem, bo tu żuk stoi, myślałem, że no teraz muszę odpracować szefowi i szef powiedział, że mi nowego mana przyśle, jak to odpracuję. No, no to ładnie, jak? Że cię nie wylali, kurde, to i tak dobrze. No cud, weź wysiądź. No ja mam pierwsze zdejmować. Powiedz, wysiądź. No tu te nawozy mi się wydaje. Dobra, siadaj, wylubę. Dobra. Czyli nawozy pierwsze, tak? No to. O, to obojętne. Ej, no to... Dobro, podnoś. Zrzucę już. Myślałem, że ten joystick tam się nic nie popsuje, jak ostatnio. Właśnie, no, kurde, miałem mówić, czy pamiętasz wtedy, jak się ten joystick zepsuł, bo znowu coś szwankuje, ale... Ale ja widzę, że tego. Ja widzę, że ty coś tura naprawiałeś. Ej, stój tam, bo tu już się to sobie trzeba... O Boże, gdzie by to dać? Kurwa, ale... Szybko, bo my terminy może, powiem. Kurde, to... Panie! To stanka, kurde! No panie, to może tu! Tu! Tu pan niech schowa! No tak, no w sumie jak na... Tu to ma pan, w takim no. No ale to co, tu dwie palety wyjdą! No dwie palety! A ja wam tu wstawię i najwyżej, kurde, ten... Sobie tam to dopchniecie, co? No! No, albo bez się... Panie. Albo się tu, wiesz, na dwoje wstawię i przejść to... No wiesz... Albo na górę tam, ja widzę też na górę, zobacz. Tu na górę. No, a bo tam jakbyś to podniósł i by się, wiesz, pomału, wiesz, wojakami zrzucał. A tam by workami zrzucał, by po jednym. Ej, uważaj, no, ty! Jezu, nie, bo kurde, zaraz ci sąsiad to tą stodołę to rozwalę. A to i tak, wiesz.
Jak będzie. Podnoś, do góry. Podnoś się. Niech jest tam, a nie. Jak zwalisz no to. No dobra, ja mam tam szczerze. Kurwa, pan ma malucha. W sumie by to. Pan taki zabytkowy jest. No, elegancki, no to. A to są spary sprzęt, ma. No. Ja się nie odmawiam z wydrogą. To jest dmuchawa. Fajny sprzęt, ja widzę. To może pan by na sprzedaż miał? A nie, bo to panie. Nie, jak tam złożyć ten wyciąg, no? To o, moje. To tu ja wezmę, o. Te stare żony, że ma pan. Ja nie chcę cię odstraszać, ale ty, jakbyś panie chciał tego Lamborghini kupić, to uciekaj. Przecież to ledwo co to jeździ. Ta, to nie na sprzedaż, to nie ledwo co jeździ. To, to jest taki zabytek, no, że to panie... No, za miliony. W dół. W dół. Dobra. I podjeżdżaj. No jeszcze. W dół. Zaś joystick chyba, że... Jeszcze... Panie, no. Do góry. Do siebie. Dobrze. Dobra. Żuka już zamykamy. Ja widzę jakieś obciążniki. Może nowy, bo to nie wiem, go nie było chyba ostatnio, albo był, ale nie chciał. Nie było. Ja może to zrzucimy. Nie, to, żebym od razu bo to tak idzie, widzę, to są lekkie, bo ile to waży? Pół tony chyba tona, nie ma opcji. Pół tony to waży, pan tonę zamawił tego. Te woreczki 20 kilo. A co ty tam, kurde, będziesz siał? Bo ja myślę, że jak zwykle, kurde, król kukurydzy ze mnie na następny rok wyjdzie. No tam była to na 500, nie. Jak nic. Ale to miało być... A, panie. Nie obdarł. A właśnie, no, ile to za to, bo to ogólnie tam miało no, być jakoś... No to panie bo tam niby było jakieś też 4000, no nie? Rozlicz się, kurde... z hopem, a potem się rozliczysz ze mną, ile za, kurde, te moje usługi tutaj. O Boże, a to trzeba piwo tam postawisz, Magic Beat. Na Sylwestra ja to sam siada ciebie, by taki bun, wiesz? Kurna, wo. Coś pompa chyba. Ten chiński joystick z domu szwankuje. O Jezu. No nie jest tym brzukiem, nie! Mógłby się tu wyprostować. Panie, bo mi w dumie jeszcze przywalisz tym. O. Dobry. Ty, nie. Bo ja... Chyba, żebym ci na ten nawóz załadował, jak wolisz. No nie, no tam... Tam na górę on... Ja bym to na górę... Chłopie, ty chcesz to na górę włożyć? No. Czy no, na ten nawóz ci wpakować? Nie! No, na tego. Nie no, na wózku. To są tak słabo pali. Co jest do chuja? Co? Brzuk? No posłuchaj, żuka. Właśnie coś to tak chce, bo nie chce. No nie wiem, no. Mikus. Mhm. A majster nie zamawiał też? Zamawiał, ale to już tu by to nie wyszło i to osobny ten przyjedzie do niego. Ogólnie. Aha. Bo ty też zamawiałeś chyba, nie? Ale to nie wiem, czy to z tego, czy z czego. A to ja mu przywiozę. Ale ja to ogólnie. Ja to zboża, bo kukurydzę to z KWS-u biorę. Aha. No ja mu przywiozę manem tydzień temu. Na wozie. Tam, o podnieś jeszcze. To musi być tam na górze. No, no. Jeszcze. A to na górze chce, nie tu. Wyżej, jeszcze na górę, całkowicie tam. Na ten. Dobra, tu panie. Właśnie panie, kolego. Tu. Tutaj to, gdzie jestem. No dawaj. No, jedzie wyżej. No dawaj. No jedź pan, no. Dalej nie podniosę. No ale to jadź. Aha, bo tam coś się haczy. No, bo... Niżej. Tu niżej, a potem tam podnieś. Nie stawimy, kurde, no nie, do rady. Da rady, panie, daj mnie to. A ci panie, Mikus, weź się spróbuj. Panie Mikus. No. No dobra, bierz tą renówę, ale daj mi, bo ja tu będę patrzył. O! Nie będę patrzył. Zbora do góry. Stój, to ja tu muszę moje taktyki. O, ty nawet mamy zoro. Taktyki chińskie?
Nie mogę tu wskoczyć, kurde. O, jesteś. Dobra. Panie, to żeby... No, dawaj. Do przodu, do śmiało, śmiało, do przodu. Wiem, tam widzę. Do góry, śmiało, do góry. Boże, no. Do góry, do góry. Czy ty dojadę do tego momentu, chyba nie. Do góry, jeszcze. No się nie dowiesz. I dawaj tam, do nas. Ale ta Lubofowska. No ej, ja, ej. No, kurde, trzeba było pierw dać jedną Lubofowskę no. Może do góry. Ej, a te dachy to się tu nie zarwą? No właśnie. Tego bym się obawiał. No, że lepiej nie. Tu se. Tu połóż, co ty mi pijesz? A nie, idź pan, bo... Ładno jeszcze. Nogę prawie złamałem. Przeznaczę. Jeszcze by dało szkodu, a nie płaciło. Ramki jakie te drzwi, bo po co tam mają? O, jest git. Jest. Weszło. No to ładuj się to samemu, bo jeszcze popsuję i będzie. No w ogóle w studni susza. Ej. Zima i... Znaczy zima, no. Jesień i jakoś tam mało w studni, no. Nic. No opuść panie, bo przeżgasz, no. Okej. Dawaj mnie ją, bo ja jak patrzę, to zaraz albo mu straty zrobisz, albo mi. Albo sobie. Aha, bo to... Jezu, nie zauważyłem, bo... O. Kurde, po łbie byś mi zobaczył. Ale nie dźwigaj tak, bo jak to walnie... Coś się tam zacięło, ktoś... Na radę chłopaki wtedy, bo ja mnie terminy gonią. A. No to... To tam przyjdzie, nie? Ten cały, no. Dobra, one powinien do pana w ciągu tygodnia przyjść. No. To do widzenia. To do widzenia. A jedna sprawa. Jak pan, o jest. Pan ma zboże jakieś do sprzedania, to pan może do nas też zadzwonić tu. I ogółem możemy pana od pana wziąć zboże i na skup zawieźć, gdzie pana życzy sobie. To nie to. Panie. Tu jest skup bliski panie, i już no. Ej, pan się tak ogłoszył, bo ja też właśnie kurde chcę zacząć kurde też skupywać od ludzi kukurydzę, bo wiesz, że to opłaca. To będziesz miał panie konkurencję. No, będę mógł wozić tą kukurydzę wam. Co tam wam tego? Bo ja muszę odrobić wszystko, no kurde, no muszę a to, szukać. Nie, to wiesz, bo tu skupię, tu blisko, tu na tej ulicy. No, no i blisko, teraz, jak panie, tam elegancko. Nie, ale panie, pan niech moluch odpali i mnie poprowadzi do tego kolegi, gdzie ja tam mam do no, niego. No, no, już. Teraz później zobaczę i tu przyjadę. Cyk. W przyczepie działałem kierunkowskazy, zobacz. No coś tam chyba mi go, nie wiem. Nie wiem, panie jedzie. Radio mam włączone, działa, bo ja radio mam włączone, wiesz? Dobro, no to lecę. Tędy, panie. No to ogólnie by da szybciej jechał, ale to tu blisko już to. Ale nie przez podę, bo jak. No. Się poczekam tu. Cyk. I ogólnie tu w lewo już się migacza walna, o. I tu jest taki gospo, tu. Sąsiada chyba nie ma w domu. Tu? O, tu. On tu będzie, bo ja z nim go... A czy no, on jest? No, znaczy go nie ma. Chyba? Ja go nie ma. Albo jest? A ja to jest, ale on mógł krzyżówką pojechać i chyba, no. No nie wiem, zobaczymy. Ja tu mam u niego być o 16, a jest godzina, widzę. 15, to mam godzinę do obrócenia, może on zdąży. No. Dobra, lecę. Do widzenia. O, czy tam coś nie jedzie? To jest pytanie. A, jedzie case. Ale to stój, może... Ej, to ile za te usługi? No halo. Nic, panie, żartowałem. Ja jadę. No, brawo. To cześć. O, tak. To ten, tu tam potem po beki pojedziemy, ze? Tam czas się znajdzie. No tak. Bo ogólnie... W sensie po ten, no ja jadę po tego, po świnie. I pokojowy, ale to nie wiem, czy no, czy w to iść, ale chyba to tylko, nie wiem, w świnie mi się wydaje puda, ale w sumie siano mam o czym siada, to może w kajowy to już by się szło. To cyk. Się wyłączył z tego CPN, ja tu, o.
Cyk za tego. No i co? Ogólnie miał przyjechać żukiem? Chłop, no przyjechał jakimś tam. Naszym żukiem miał przyjechać się manem. No ale ważne, że jest. I to nawet pisze tego, że napadacie. Bo. No bo lepiej wygodniej się będzie to, no tak, bo trzeba było wszystkie wojaki pokładali i to wiadomo. No. Cyk. No. Tu jest ogólnie, tu będą świnie. Za jakiś czas chodzić, bo wszystko jest. Chlew taki mały. Panie, zaś ktoś pił. Ten pan. Hado, co pan tu tego? Dobry, chwała panu, zapomniałem, pan to nagrywał, ja widziałem, w GoPro było. No, było. No i chciałem panu powiedzieć, że ja bym nie chciał. No chciał w tym filmie wystąpić. Panie, już za późno, do widzenia. Ale pana, to jest rado. A co, Eldo, jedź pan, bo tu panie przebija opon i nie będzie. No dobrze, ale pan pamiętaj, jak pan to wstawisz w zamrożonej twarzy, to pan ma wpierdol. No zobaczymy. Jak mam grubego i łysego, to przyjedziem. No nie wiem. Tym żukiem to, nie wiem, może jak w dom żukiem wyjeżdża, tu by całe gazowo, to byś panie, no, wybuchnął. No, bo ja zaraz przyjadę. No to, a jedź pan, ja zamykam te, bo to... Kurwa, żuki mi się zakopałem. Na moim polu. Panie, kurwa! Trzeba pokrysać, no ja pierdolę. No, ja idę, do widzenia. Tu trzeba zamykać, uciekać, bo to widzę. O Boże. Na klucz? Jak ty będzie walić te drzwi, czy coś, co ja nie wiem. Będzie trzeba, panie pytaje, da mi z okna się, panie. Stoi tu? No bo... Miało to być jakieś tam profesjonaliści, no a był to żuk. I w sumie osób żadnej, nie? Ja tym. Halo, sąsiad, coś ty tu... Czemu ty tu tak stoisz, panie? No nie wiem. Przyjechał do mnie, powiedział, że jak ty, twój kolega, czyli ty, Mikus, stawisz ten odcinek, to ja będę miał też wpierdol za to. Chodźcie tu do domu, idziemy na kawę, chodźmy jakoś. Bo panie tego z żuka to tam w dupie, nie? Ale ty jasnyś panie... No żuka, panie... on wie co on zrobił? On żukiem przypierdolił mój dom. Żukiem mój dom przypierdolił. No nie, jak oni są takie kozaki, to ja też znam takiego jednego łysego i grubego. To spokojnie. Spokojnie, od tego... Trzeba się już zamykać, panie. Ta wieś jakoś podejrzana. Idziemy sobie pogadać na kawę u ciebie. Kuła, czemu nie idzie wejść? No, dobra, ja sobie siądę tu. Odeś tu się odnawiam. No i co? Zakończę vlogę i idziemy sobie na kawkę. No, bo to... Jak oni takie, kurde, kozaki, to ja też znam takiego jednego łysego i grubego, a ten gruby to ma fajną BMW-kę i się zastanawiam, czy kupić, czy nie kupić. Bo strzelałem. Ja to by było... No nie wiem, panie, jak my tu weźmiemy spać, no. Jak tu tacy ludzie są w tej wsi. No bo coś, no to a jak w tej wsi, Mikus, oni są z innej wsi. No tak, ale no może. Oni to są, ej, oni mają daleko, kurde, ten z żuka to ma daleko. Ej, no chłopie, no co no. Rośnie, zobacz. Co? Ej, ale przecież on nawet, kurde, byle żeby tu, wiesz, żeby on tego nie zobaczył, bo on chyba nie zna twojego kanału, no ja mu nie mówiłem. Nie no, promowałem zobaczymy. Cię, że tak powiem. To będzie trzeba naszych wziąć, kolego. Cygany ze sobą. Wioski dzwonić. No tak. Dobra, panie, na renówkę żuka i kurde, działamy z tym koksem, a nie. Chcą dużą wielką przyczepę, choć wrzucić ich i w gnój. Na pewno dobra, nie sąsiad, nie chciałbyś kurde tej autosanki tej mojej. No właśnie, tej, kurde, tej słyszałem, granty, że przydał, że tu mi się nowe coś lepszego. Kupujesz, nie zdradziłeś się, nie zdradziłeś mi. No, wieltonki, kurde. Ile one? 10 tonowe czy 12? Kurde, one są, nie wiem, 14? Poczekaj, zaraz na telefon zajrzy i zobacz. Ale chyba 12 tonowe one są. Ile? Nie, one są 15 tonowe, 15 tonowe takie. Ale 15 to tego wejdzie, kukurydzy w nie. On by ich nawet nie zapełnił. Lance Bulldog będzie ciągał, kurde.
No dobra, kończę odcinek, bo co no. nie ma co przedłużać, chłopaki. To ten, to już by było na tyle, co już mieszka dzisiaj, co tutaj był sąsiad. Sąsiady. I sąsiad Case. No i sąsiad Agro Case, dzień dobry, dzień dobry. No więc to już by było na tyle z tego odcineczka. Nie wiem jak to tu będzie, czy ci ludzie tu dalej nie przyjadą, ale chyba nie. Więc co? A czy ty czapeczki nie masz jakiejś fajnej? My mamy z Case ma Case'a, czapeczkę ja mam John Deere'a, jak się nie mylę. No. Ale nie mam, bo po co mi? Panie włosy, trzeba wiedzieć. Z jakich marki? Zobacz jaki zabytkowy ten zegar ma, sąsiad. No panie, więcej wajaty niż ta twoja trzydziestka. No, działa kurde, a no właśnie, trzydziestka, działa ci to? Bo ja mówiłem, że ja ją widziałem 2 tygodnie, ale ona tu może, że tak powiem, dłużej tam stać. Bo nie, bo ja już ją... wprowadzaliśmy, to ja będę się nagrywał, zobaczyć, że ja chuje nic nie znalazłem, też kupiłem, nie chodziłem. Tam jeszcze jej nie było. No, ale to już nie będziemy przedłużać się tego, będziemy potem tam gadać właśnie. Piwko wtedy pijemy, czy tą kawkę. No, no to co? No. To już by było na tyle, Sosiszka. Ja bym Mikuś, cześć.